Czasami na początku naszego życia otrzymujemy 10 punktów w skali Apgar, potem niszczy nas nasz własny organizm, aby na zakończenie otrzymać miłość, która dostaje też 10 punktów w skali Apgar albo w jakiejś innej skali. I tak oto tworzy się historia, idea ogólnopolskiego konwoju rowerowego Wstań i jedź. I o tym właśnie konwoju opowiedzą nasi goście. Emilia Wątróbka, organizatorka konwoju, i Kamil Cięszczy, który także organizuje to bardzo ważne, ciekawe i takie wzruszające wydarzenie. Ja tak trochę zdradziłam historię Łukasza, osoby, która stała się inicjatorem czegoś dobrego, łańcucha dobrych działań. Za chwilę sobie opowiemy może o naszych bohaterach, ale teraz opowiedzmy sobie, bo konwój wystartował na początku czerwca. Z jakiego miasta? Konwój wystartował 9 czerwca z Wrocławia. 8 czerwca były opowieści inspirujące treści, czyli spotkanie motywacyjne. 9 czerwca spod hali stulecia w Wrocławiu konwój wyruszył. I w tym momencie dzisiaj konwój wyruszył z Krakowa i akurat jest w drodze do Rzeszowa, skąd później wyruszy do Lublina. My w Lublinie spotykamy się 20 czerwca, czyli w sobotę, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. I tam pojawią się także nasi bohaterowie, Małgorzata i Łukasz. Tak, dokładnie 22 czerwca konwój przyjeżdża do Lublina i spotykamy się na uroczystym happeningu, powitaniu na Placu Litewskim. Natomiast 23 czerwca w niedzielę odbędzie się opowieści inspirującej treści, gdzie tak naprawdę Łukasz Krasoń wraz ze swoją żoną Małgosią osobiście opowiedzą, jak to się stało, że taki konwój wyruszył. Opowiedzą także o swojej historii miłości, o tym, jak się poznali. Więc myślę, że to jest bardzo inspirujące wydarzenie dla każdego. Właśnie, bo sam konwój nosi nazwę Wstań i jedź. Dlaczego? Co jest taką specyfiką historii Łukasza? Co w jego życiu się wydarzyło? Łukasz jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku. Mimo wszystko, tak jak sam o sobie mówi, jest osobą nie w pełni sprawną, dlatego że on nie słyszy słowa nie. I tak naprawdę cały czas mimo wszystko czuje się osobą w pełni sprawną i pokonuje swoje bariery. Dlatego postanowił pewnego razu połączyć pasję, jaką jest inspirowanie ludzi i wypowiadanie się publiczne, wraz z pasją Małgosi, którą jest jazda na rowerze. Postanowili to połączyć w konwój rowerowy, połączony właśnie z opowieściami inspirującej treści. Powstała także książka Wstań i jedź, która jest zbiorem opowieści do tego, jak to się wydarzyło. Także fundacja Wstań i idź Łukasza Krasonia, dzięki której tak naprawdę konwój mógł wyruszyć, dzięki wspaniałym sponsorom, którzy pomogli nam zorganizować to wydarzenie. To wydarzenie odbywa się tak naprawdę, to są takie przystanki w 14 miastach, między innymi ten przystanek znajduje się także w Lublinie. Co to są te opowieści inspirującej treści? To są opowieści Małgosi i Łukasza. Czy ktoś jeszcze może dołączyć do takich opowieści, gdyby chciał dać na przykład świadectwo o swoim życiu, o jakichś trudnościach, które pokonał? Opowieści inspirującej treści są spotkaniami organizowane w każdym mieście, do którego przyjeżdża konwój. I to opowieści są połączeniem opowiadania historii Łukasza, jego pięcioosobowego zespołu, w tym jego żony Gosi. I one mają dawać takiego pozytywnego kopniaka do walczenia ze swoimi wadami i do zrobienia tego czegoś ze swoim życiem, co zrobił Łukasz ze swoim, czyli przełamania trudności, które jego spotkały. W jego przypadku były bardzo duże, ponieważ jest osobą, która ma problemy z normalnym poruszaniem się. No właśnie, on się porusza na wózku. Tak, na wózku i potrzebują specjalnego wózka, ponieważ nawet nie może używać handbike'a, tylko musi używać wózka, który jest zasilany energią czyjąś inną. Czyli Łukasz tak naprawdę nie jedzie samochodem, towarząc temu konwojowi, tylko on jedzie w pewnego rodzaju gondoli, tak? Bierze udział w tym rajdzie, czyli pokazuje. Tak. Tak, jak najbardziej. Na potrzeby tego wydarzenia został skonstruowany specjalny rower, którym prowadzi jedna pełnosprawna osoba, natomiast Łukasz jest umieszczony z przodu tego roweru, więc on fizycznie cały czas jest w konwoju, porusza się mimo wszystko na rowerze, jak najbardziej. Dzięki temu także ma takie marzenie, aby w przyszłym roku zorganizować również taki konwój, w którym wezmą osoby niepełnosprawne i zostaną skonstruowane dla nich takie właśnie rowery. Dlatego na opowieściach inspirujących treści, które są zupełnie spotkaniem bezpłatnym, na koniec będą zbierane fundusze na fundację, dzięki którym właśnie będą skonstruowane takie rowery na przyszły rok dla osób niepełnosprawnych. Wy znacie osobiście, już wspominaliśmy o tym Łukasza i Małgosi. Oni rzeczywiście dają tak dużo dobrej energii, dają siłę, żeby wstać i iść?
Kiedy spotkałam się pierwszy raz z Łukaszem w Warszawie, wtedy zaproponował mi koordynację tego konwoju w Lublinie. Potem spotkaliśmy się we Wrocławiu, bo tam Gosia z Łukaszem mieszkają. Kiedy z nimi rozmawiałam i opowiadali mi o całej inicjatywie konwoju, nawet przez chwilę nie pomyślałam, że może im się to nie udać. Są tak pozytywnie nastawieni, są tak pewni siebie i mają tyle pozytywnego przekazu, tyle dobra w sobie, którym chcą się dzielić, i to nie tylko z Wrocławiem, ale z całą Polską, że nie ma możliwości, żeby ich marzenia się nie spełniły. Drodzy Państwo, wszystko jest po coś. Zapraszamy bardzo serdecznie 20 czerwca, więc w sobotę, do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o godzinie 18. Każde cierpienie jest po coś, po to chyba, żeby potem wstać i iść. A tacy ludzie są po to, aby dawać nam do tego inspirację.